Moi drodzy, od dziś tylko w CKUBA TV nowy program Pędzący Królik, w którym dyskryminujemy, dyskredytujemy, prześwietlamy wszystkie afery. A w dzisiejszym programie zajmiemy się i prześwietlimy ojca dyrektora Tadeusza R. z Torunia. Zapytamy ludzi, przeprowadzając sondę uliczną, czy ojciec powinien podać się do dymisji. Witam wszystkich gorąco i serdecznie. Dzisiaj środa popielcowa. Kościół katolicki zachęca, aby był to dzień refleksji, przemyśleń. Moja refleksja, jak tylko wstałem, jedna podstawowa i konkretna. Ojciec dyrektor musi odejść. Jeżeli podzielacie moje zdanie, wyślijcie SMS o treści tak na numer 502 502, oczywiście w treści wpisując tak. Jeżeli nie podzielacie mojego zdania i chcecie, aby ojciec dyrektor został przy władzy, nadal okradał biedne staruszki, wyślijcie SMS o treści nie na numer 503 503. Koszt połączenia, jedyne 20 groszy plus VAT dla odpowiedzi tak oraz 10 zł plus 30% VAT plus składka ZUS miesięczna odpowiedzi nie. I oczywiście zaczynamy. Pytania. Wy cały czas głosujecie. Czy ojciec dyrektor ma podać się do dymisji? Ja mam ze sobą mikrofon, spotkałem Mariana, który mi dzisiaj pomaga. Poznajcie Mariana, Marian ma ulotki, zobaczcie jakie ma fajne ulotki Marian. Na ulotkach, moi drodzy, jest napisane: ojcu dyrektorowi już podziękujemy, będziemy podchodzili do ludzi i pytali się, czy pan, pani sądzi, że ojciec dyrektor powinien podać się do dymisji? Ale jaki ojciec dyrektor? No, to ten ojciec dyrektor. Nie, o, no na pewno. Jestem za, żeby się podać. Bardzo dobrze. To mamy jedno pytanie. Czy waszym zdaniem ojciec dyrektor powinien podać się do dymisji? No. Ten tutaj pan. No tak. To dobrze, to, to wszystkiego najlepszego życzymy na panią z Dąbrowska. Pozdrawiamy. A będę na YouTubie? Chyba TV. Proszę do pana. A dlaczego ma się dyrektor ojciec podać do dymisji? Bo od starszych ludzi pieniądze bierze. I sobie nic, żyje za nim. Nic nie wiem, proszę pana, w tej sprawie, żeby brał, bo ja jestem starszym człowiekiem, jeszcze nie. No to właśnie bardzo dobrze, że pan nie dawał, ale dużo ludzi tak daje. Bo... Nie wolno nikogo obrażać. No nie, jak najbardziej, jestem za tym. Ja również życzę panu. Ale jest pan bardzo rozsądnym człowiekiem, bardzo mądrym. Wszystkiego dobrego. Życzę miłego dnia. A również dziękuję. Ja, jeżeli chodzi o dziennikarzy, to bardzo popieram, bo to są ludzie bardzo uczciwi. No niektóre rzeczy trzeba wyciągnąć które są złe. Tylko dzięki dziennikarzom. Bo kto to ma wyciągnąć? Tak, nie? Tylko. Ja chcę zwrócić uwagę. Na to, że no, to nieładnie tak obrażać czy Murzyna, czy innego, nie czy wolno, Żyda nie, nawet nie przecież. Nie wolno nikogo obrażać. Pana Jezusa, mama była Żydówka. No też, a radio się nazywa Maria. No i jaki to jest sens? No widzi pan, do widzenia. Wszystkiego dobrego. Nie brać od nich pieniędzy. Ale jak? Ten ojciec dyrektor. A, ksiądz Rybniak. To znaczy, podać do tego urzędnik? Znaczy nie, no żeby po prostu nie wygłaszał nadal takich poglądów, jak wygłasza na przykład obrażanie Murzynów, Żydów i wszystkich dookoła. Ja tam nie wiem, czy on obraża akurat kogokolwiek. To nie w domu się żartuje, to już publicznie. To już zależy, jak kto ma poczucie humoru. Jak pan nie ma, to dla pana znaczy, to nie ja mam, jest bo moja dewiza mojej telewizji jest nie dla sztywniaków, także właśnie... Ale to jest wyjątek. To jest wyjątek, który... On ma być sztywniakiem. On jest dla mnie sztywniakiem. Za bogaty trochę. No ten ojciec dyrektor. Nie nabierać starszych ludzi, nie obrażać Murzynów, Żydów i wszystkich dookoła. A kogo on nabrał? No starszych ludzi. Nie, no dowód. No bierze pieniądze od... Niech pan przedstawi jakiś konkretny dowód. Nie obraził. No jak, a jak powiedział... Ani nikogo nie nabrał, tylko no jak, palcem pokazał, to jest Murzyn, on się nie umył. To jest rasizm. No właśnie, ja pani powiem taką rzecz. Ja chcę znaleźć Murzyna. Nie, proszę pana. Znajdę Murzyna i to będzie w telewizji. Pan nie pytał tego człowieka. Bo on nie rozumiał. Murzyn nie umie po polsku. On nie rozumiał. On wspaniale po polsku mówi. Znajdę Murzyna i będzie to w telewizji. Co oni sądzą? Na pewno będzie w telewizji. No niestety zmartwię panią, ale nie. Owsiaka obraża. Wszystkich dookoła. Ale ja właśnie robię akcję przeciwko niego, ja go odsunę od władzy, zobaczy pani. Jeszcze rok czasu, ja go od władzy odsunę.
Oj, trafiła się nam babcia nawiedzona. Pierwsza babcia nam się nawiedzona trafiła. Troszkę w moheku, troszkę nawiedzona, troszkę stanęła w obronie. Także są wyrównane. O, nasz wóz transmisyjny nadal stoi, jak widać. No nie zasłaniaj mnie, co masz takie parcie na szkło? Nasz wóz transmisyjny, jak widać, nasz wóz transmisyjny nadal stoi. Babcia Moherek troszkę stanęła w obronie ojca dyrektora. No niestety, muszą być i tacy ludzie, którzy go bronią. Idziemy dalej. Uważa pani, że ojciec dyrektor powinien się podać do dymisji? No to ja rozumiem, jaka jest odpowiedź w tym momencie. Dzięki. No wiadomo, co ma wiksy na bagnie. No tą lotkę wam musimy zostawić. Okej. Okay. Dzięki. Chcę Kuba TV, nie dla sztywniaków. Chwilą starsza pani się bardzo oburzyła moimi poglądami, że ojciec dyrektor musi odejść, nasłała na nas policjantów, powiedziała, że się bardzo niestosownie zachowujemy. No policjanci widzieli nas, że chodzimy dookoła, że jesteśmy spokojni, także zrobili co trzeba, są bardzo w porządku. Kolega już tutaj spasuje. Są w porządku, zrobili co trzeba, w końcu taka ich praca. Pozdrawiamy wszystkich policjantów, każdy musi w końcu robić co trzeba. I bardzo w porządku się zachowali, zrobimy jeszcze dwie rundy i idziemy do domu, bo strasznie zimno. Mam nadzieję, że jeszcze kogoś spotkamy. Idziemy. Czy pan do dymisji? Tak. No nie wiem, czy słyszała pani, że Murzyna obraził publicznie. Nie, naprawdę. W telewizji na to. Przy tysiącach ludzi. Pokazał palcem, powiedział, to jest on jest czarny, on się w ogóle nie umył. Przy tysiącach ludzi, a wszyscy się zaczęli śmiać. A ten Murzyn by się ze wstydu tam... Ale Murzyn, on ma taką cerę, no taką tak, ale, no, no dobrze, znaczy... Nie powinien ubliżyć, nie? Ale to jest rasizm. Nie, no to w tym wypadku ten pan powinien ponieść karę. Ale nikt go nie chce ukarać, wie pani dlaczego? Bo ma za dużo pieniędzy, bo od starszych pań bierze pieniądze. I to jest problem. Tutaj jest problem. On bierze pieniądze od starszych pań, za to sobie żyje, luksusie, we wszystkim. Bo ma pieniądze. Dlatego ja staram się zrobić szum, do telewizji to pójdzie, że obraził Murzyna. No to wiemy. No, a to jest ksiądz. No właśnie widzę na kolorze. To jest ksiądz. No. A wszyscy niech go jak obrazu. Rysto, Runia. Radio Maryja. To ta kurwa jest. Tak. No to jest może pani powiedzieć, on śpi na pieniądze, może a pani nic nie da. Może pani powiedzieć, co pani o nim myśli, jeżeli pani to sobie ma pani... Zwykły frajer, chytry, jak ja... Zresztą wszyscy kataniarze tylko łapę wytykają tak. Na tacę, daj, daj. A jak ja choruję na nowo, kur, mam papiery... Pani pracuje ciężko, ale zimno, ile pani tu stoi godzin dziennie? Od godziny 12 do 6. No to pani zmarznie jak diabli. A muszę. A ten gnojek sobie żyje za pieniądze, co babciom zabiera. No nie da. Wiesz, co pani jeszcze powiedział? Na tego, na owsiaka, co zbiera dla chorych dzieci, to go też wyzywał i naobrażał. Nieprawda, bo owsiak dla dzieci schorowanych zbiera. No tak, ale on powiedział, że on, no ale on go naobrażał. To on jest głupkowaty, jak no też, no też teraz widzi pani, dlaczego z tym chodzimy z kolegą? To jest głupkowaty. Dlatego koledzy założyliśmy maskę, kolega jest podobny do niego. Podoba się pani kolega? Podoba, ładny chłop. Ładny. Stańcie bliżej, niech wyłoni do mikrofonu, powie, czy się kolega podoba. Ładny, kochany chłopak. Znaczy ten, bo ten z ulotki. Ten tutaj. Bo ten z ulotki. Bo ten z ulotki to nie. Dobrze, to my idziemy dalej. Życzymy pani wszystkiego najlepszego. Wszystkie kataniarze to tylko do siebie, ale ludziom pomóc nic. Dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich, znaleźliśmy kolejnego spoko dziadka, który twierdzi, że ojciec dyrektor powinien odejść, powinien podać się do dymisji, bo kataniorze to wszyscy są paskudy, tak jak powiedziała nasza poprzedniczka, kataniorze to paskudy, ten pan potwierdza to zdanie. Moi drodzy, na tym kończymy dzisiejsze wydanie odcinka Nie dla sztywniaków pod tytułem Czy ojciec dyrektor musi odejść? Pamiętajcie, niedługo poznacie wyniki sądy i... Za chwilę widzicie na ekranie wyniki sądy. Tymczasem mówię wam do widzenia. Pa, pa. Smacznego wam życzę. Pieprza masz mi się uszy trzęsą.
Widać. Mięsko to jest to. Mam gdzieś ten post.